Dzisiejszy testymonial pod tytułem Można pokonać stwardnienie rozsiane SM jest napisany przez panią magister farmacji Beata Peszko, Hanower, Niemce. Jestem autorką książki pod tytułem Powrót do życia, która ukazała się już w Polsce nakładem wydawnictwa KOS. To kompendium, w którym dzielę się swoimi własnymi doświadczeniami i pokazuję przebytą przeze mnie drogę do zdrowia. Książka ta powstała na podstawie moich własnych doświadczeń i przemyśleń, które zebrałam w dość długim przedziale czasowym, od wystąpienia u mnie pierwszych objawów stwardnienia rozsianego SM, otrzymania wiążącej diagnozy aż do chwili obecnej, a więc roku 2010. Zawarłam w niej i opisałam stosowane przeze mnie techniki i metody Silwy, terapię witaminową, dietę i mieszanki ziołowe. Jestem pewna, że wszystkie zastosowane przeze mnie metody pomogły mi w utrzymaniu stanu zdrowia na stabilnym poziomie i umożliwiły normalne funkcjonowanie zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Wiele osób mających ze mną kontakt nawet nie podejrzewało, że mogłabym być chora. Przede wszystkim nigdy nie mówię o sobie jako o osobie chorej. W książce opisałam wskazania dla chorych na SM wynikające z moich własnych doświadczeń oraz główne zasady postępowania w walce z tą chorobą. Dwie ważne zasady to brak akceptacji choroby i związane z tym bezpośrednio nasze własne podejście do niej od strony psychicznej. Nigdy nie należy myśleć i mówić o sobie w formie jestem chory, jestem chora. Należy rozpocząć programowanie samego siebie jak najszybciej i zdecydowanie przestać identyfikować się z chorobą. Autosugestie powtarzam 3 razy dziennie, zawsze po 20 razy. Zawsze wierzyłam w ich skuteczność, a słowa z każdym dniem, o każdej porze czuję się coraz lepiej i lepiej, są dla mnie cudownym lekarstwem. 8 głównych zasad, które opisałam i których przestrzegam, prowadzi w kierunku szybkiej poprawy zdrowia. Oprócz 3 wyżej wymienionych zasad, na szczególną uwagę zasługuje autohipnoza, czyli to, co w metodzie Silwy nazywa się programowaniem przez wejście na poziom alfa. Oto główne techniki samokontroli umysłu metodą Silwy, które stosowałam w czasie samouzdrawiania. 1. Wizualizacja wewnątrz siebie. 2. Wizualizacja na zewnątrz siebie. 3. Lekarstwo z przyszłości. 4. Modlitwa. 5. Rozmowa ze swoim organem. 6. Znikacz. 7. Technika rezultatu. W książce opisałam też szczegółowo technikę laboratorium dla potrzeb chorych na choroby nieuleczalne, nazwane kliniką, która umożliwia stosowanie wyżej wymienionych technik. Następnie opisałam stosowaną przeze mnie dietę oraz podałam moje własne przepisy na potrawy, które są proste w wykonaniu, zdrowe i smaczne. Opisana przeze mnie dieta dzieli pokarmy w zależności od zawartości magnezu. Spożywać należy te, które są bogate w ten pierwiastek. Stosunkowo dużo miejsca przeznaczyłam na zaprezentowanie stosowanej przeze mnie kuracji witaminowej. Przypuszczam, że kuracja ta nie jest znana w Polsce. Ja stosuję ją już od paru lat. Uważam, że właściwy dobór preparatów witaminowych i właściwe dawkowanie jest bardzo pomocne w leczeniu chorób uznawanych za tzw. choroby nieuleczalne. W mojej opinii dla chorych na SM przeogromne znaczenie ma magnez. Według moich spostrzeżeń długo utrzymujący się niski poziom magnezu w tkance mięśniowej może przyczynić się do wystąpienia kolejnego rzutu choroby. Chorzy na SM, niezależnie od stanu zaawansowania choroby, powinni regularnie przyjmować magnez. Zdaję sobie sprawę, że wielu neurologów nie będzie tak jak ja gloryfikowało znaczenia tego pierwiastka. Ja jednak w trakcie eksperymentów na samej sobie i zażywania różnych dawek obserwowałam jego wpływ na mój organizm. Poza tym sięgnęłam po literaturę zielarską i opisałam parę ciekawych herbatek ziołowych polecanych przez ojca Klimuszkę, Eugeniusza Kozłowskiego i innych. Zioła w porównaniu z lekami chemicznymi nie mają działań ubocznych, są naturalnego pochodzenia i skutecznie łagodzą objawy choroby. Wielu z nas nie akceptuje siebie, nie kocha siebie, myśli negatywnie, ciągnąc za sobą przez lata złe emocje, negatywne emocje. Myślę, że nadszedł już czas, aby ludzie zrozumieli, że za powstawanie w nas chorób jesteśmy najczęściej obwiniani sami. Myślę, że nadszedł już czas, aby ludzie zrozumieli, że za powstawanie w nas chorób jesteśmy najczęściej odpowiedzialni sami. I w tym momencie zwracam do Jose Silwy.
Dzięki jego kursom, pracy nad sobą, zrozumieniu własnej psychiki i pozytywnemu podejściu do życia i otaczającego nas świata, mamy szansę na pozbycie się choroby. Do tego wszystkiego możemy się na tych kursach nauczyć. Tak też było w moim przypadku przed 7 laty. Kursy metody Sylwy przyczyniają się do samopoznania, uczą, jak inteligentnie wpływać na swoją podświadomość i wykorzystywać nasz własny potencjał do walki z chorobą. Tak więc wszystko zależy od nas samych, od naszej silnej woli i chęci pokonania choroby. Moim życzeniem jest przekazanie chorym na SM i choroby nowotworowe wiary i nadziei na wyzdrowienie. Magister farmacji Beata Peszko, Hanower, Niemcy.